słuchajcie moim przedstawieniu, bo grałam tam już wszystkie role możliwe, które mogłam zagrać. Pannę młodą grałam w tym granku, gospodynię uwagi. Było najśmieszniejsze, że pierwsza scena moja w życiu to była taka, że gospodyni mówi, trzeba rozbierać dzieci spać w północna godzina. A ja jak Lukisia mówiłam, niech się nie chce spać po kilka domach, bo tam te dziecka śpią, niech se lezą tak jak są. Wiecie, minęło parę lat i nagle patrzy się córka Radziwiłowicza, to grała w górach. Ja nagle mówię, trzeba rozbierać dzieci spać, to co kiedyś nie mówiła moja profesorka. Także to, wiecie, minęło tyle lat, ja nigdy nie miałam czasu się zastanowić, czy ja chcę i jak to. Patrzysz się 5 minut, a ja jeszcze mam terapeutów. Fantastycznie, jeden mi tylko został, nie jeden z lep. Jak przychodzę z teatru, jeden czeka już na płocie zawsze, haszysz i sobie go głaszczę. To jest mój kot, śpi mi na głowie, boję się o moją głowę. Kot zawsze śpi tam, gdzie ci coś, jak mi się urwała noga, spał mi na nodze. Urwała mi się ręka, spał mi na ręce. Czemu teraz dziad śpi mi na głowie, nie wiem.